Cześć, witajcie. Dzisiaj byłem w jakimś supermarkecie i spojrzałem sobie na gazety. Gazeta jakaś tam leżała, pierwsza strona, krzykliwy tytuł. Zaraz wam powiem, co to za tytuł. Natomiast też chciałem do tego wrócić, że ja tych gazet już nie czytam. Kiedyś czytałem gazety, czytałem tygodniki, czytałem politykę, na przykład polską, tutaj w Wielkiej Brytanii również jakieś tam Metra i tak dalej. To są wszystko pieprzone szmatławce. To do kosza można wrzucić albo dupę sobie tym podeszeć, tak naprawdę. Politykę przez wiele, wiele lat czytałem, dopóki nie doszedłem do wniosku, że ona jest tak częścią tego systemu i tak naprawdę kreowała jakieś taki, nie wiem, dziwną bańkę i dziwne moje zrozumienie świata. Są inne, ważniejsze rzeczy, trzeba się gdzieś indziej edukować, żeby zrozumieć, jak te mechanizmy działają i jak tak naprawdę, nie wiem, budować normalnie swoją przyszłość i przyszłość dla swoich dzieci. Zrozumieć, co tak naprawdę działa, a co nie działa. Co ludzie, którzy do czegoś dochodzą, nie tylko finansowo, ale też mentalnie, co oni robią tak naprawdę. A tutaj mamy po drugiej stronie takie coś, i właśnie o tym był artykuł, że na koszulce nowej angielskiej drużyny piłkarskiej gdzieś tam jakiś krzyżyk z tyłu jest na kołnierzyku wydrukowany, i on tam ma jakieś tam kolory, ten krzyżyk tego St. George's, takie te, co z reguły jest czerwony krzyż na białym tle, to tam w jakichś tam odcieniach wydrukowali. Firma Nike wyprodukowała koszulkę. No i wielkie jest oburzenie. I powiem wam szczerze, że aż szkoda tych ludzi naprawdę, bo stworzono takie igrzyska dla ludu w postaci piłki nożnej, w postaci napierdalania się w MMA czy tam coś, w postaci, nie wiem, boksu, jak w ogóle sportu i tak dalej. Oczywiście sport jest dobry, ale niektóre z tych dyscyplin, które generalnie, znaczy to nawet nie chodzi o samą dyscyplinę, ale to jak ludzie zostali w to wciągnięci, że tak naprawdę żyją tym, że to jest ich całe życie. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Że można, nie wiem, spędzać każdy rytm życia jest wokół, nie wiem, wokół meczu, wokół mistrzostw, wokół kurwa rozgrywek ligowych, zapamiętywanie tych liczb, tego wszystkiego. To jest po prostu tak wciśnięcie ludzi w te takie właśnie ramy i skierowanie tak naprawdę ich energii, żeby napierdalali się między sobą, żeby oni się kłócili, która drużyna lepsza, kto zrobił to, czy on kurwa tak kopnął, a to, analizy tych gier, to jest chore. Ludzie tracą dziesiątki godzin miesięcznie po to, żeby analizować to, ten bzdet taki wielki tak naprawdę, zamiast, nie wiem, nauczyć się tego, co tu się wokół nich dzieje, jak świat działa, jak ludzie, którzy wiedzą, mają tu poukładane, budują swoją przyszłość, budują przyszłość swoich dzieci, zmieniają mental. Tutaj praca jest jakaś tam, nie wiem, na etacie, jebani podatkami, ale interesuj się tym. Nie interesuj się tam, co rząd robi, co wprowadza. Nie, nie. Ty tutaj, słuchaj, tu jest gra ostatnia, ostatni krzyżyk wydrukowany. Tym trzeba się tutaj fascynować, ekscytować i jarać. Oczywiście byłem również na jakimś tam u mojego syna spotkaniu i taki w ogóle przykład tego, jak te dzieciaki też są wpychane od najmłodszych lat, czyli tata tam fan wielki, kurwa, Arsenalu. I słuchajcie, jakieś kapelusiki takie świąteczne gdzieś tam były prezentowane, taką małą paradę, dzieciaki 6-letnie robiły kapelusiki takie na Wielkanoc. I ten jeden mały taki kapelusz i kuźwa znaczki Arsenalu w ogóle wokół. Nie, ja mówię, ja pierdolę, jaki narybek tutaj elegancki rośnie. Następny tłumok, nie? A potem sobie jeszcze tak pomyślałem, że w tym wszystkim, co tutaj się dzieje, wiecie, czego brakowało? Żeby ten krzyż, bo tam takie odcienie czerwono-różowego były, żeby ten krzyż jeszcze ten kurwa Nike zrobił w kolorach tęczowych. No to po prostu już by było w ogóle dla mnie do kwadratu. Już po prostu jakby się teraz wszyscy zaczęli napierdalać, ci piłkarze, ci co wspierają tych jedną czy drugą stronę, czy tą drużynę angielską, z tymi wszystkimi innymi po drugiej stronie, z tym całym towarzystwem LGBT, które jest promowane, chronione i ojejku, nie dotykać ich, bo nie wiadomo, co się stanie. No to by było bardzo ciekawy pojedynek, nie? Dwie takie grupy społeczne i tam by się napierdalały, pewnie to z 50% społeczeństwa, spokojnie, nie? Myśli o czymś innym całkowicie niż tak naprawdę warto myśleć. Także nic, takie moje przemyślenia. Trzymajcie się.